Dzień dobry, moim gościem jest Aleksander Kwaśniewski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2005. Witamy serdecznie, panie prezydencie. Dzień dobry. 10 lat był pan głową naszego państwa. To był bardzo intensywny czas na przełomie wieków. Wprowadzał pan Polskę do NATO, do Unii Europejskiej, odgrywał pan rolę mediatora w Ukrainie. A jak pan ocenia obecną sytuację? Wojna w Ukrainie się zakończy, czy rozleje się na Polskę, na świat? Scenariusze mogą być bardzo różne niestety. Znaczy, po pierwsze jest wojna i tym bardzo różnie od tego czasu, kiedy ja byłem prezydentem. Myśmy wtedy wierzyli w trwały pokój. Polska weszła do NATO, uzyskaliśmy gwarancję bezpieczeństwa. Chcieliśmy też, żeby Ukraina była w NATO, ale ze względu na opór rosyjski to się nie udało. No a dzisiaj mamy wojnę, zupełnie nową sytuację. Myślę, że zupełnie nową erę, którą będziemy datować od 24 lutego 2022 roku. Od inwazji rosyjskiej. Inwazji rosyjskiej, agresji rosyjskiej na Ukrainę. Myślę, że scenariusze mogą być takie. Kontrofensywa ukraińska, która powinna nastąpić w najbliższych tygodniach, może przynieść pewien efekt w postaci wyparcia Rosjan z pewnej części terytoriów, ale czy to zmusi Rosjan do podjęcia rozmów pokojowych, bardzo wątpię. Natomiast odnoszę wrażenie, że Putin tak długo, jak jest przy władzy, swojej polityki nie zmieni, będzie chciał mieć całą Ukrainę w swoich rękach. Nie wierzę też, że będzie jakaś udana mediacja, na przykład chińska. Dzisiaj prezydent Chin jest w Moskwie. Więc mówiąc krótko, moje przekonanie jest to, że niestety ta wojna może być długotrwała, że nadzieje, że ona skończy się w tym roku, są raczej ograniczone. Nie powinna się rozlać dalej, jeżeli Putin do końca nie oszaleje i nie postanowi zaatakować na przykład punktów przerzutowych broni do Ukrainy na terenie krajów natowskich, czyli... No na przykład Polski. Tak, czy krajów bałtyckich. No ale jak mówię, takiego scenariusza szaleństwa też nie można odrzucać. Także mówiąc najkrócej, musimy być przygotowani na długi czas wojny, niepokoju, ograniczonego bezpieczeństwa także dla Polski, no i obowiązek pomocy dla Ukrainy, bo tak długo jak Ukraina będzie walczyć, tak długo to zagrożenie dla Polski no jednak jest przesunięte o kilkaset kilometrów na wschód. I to jest istotna sprawa. Panie prezydencie, wspomniał pan wizytę Xi Jinpinga w Moskwie, spotkanie z Putinem. Kiedy pan był prezydentem, powstał Związek Rosji i Białorusi, no w skrócie ZBIR. Dla nas Polaków ZBIR to bandyta. A jak pan ocenia przyjaźń Chin i Rosji? To dla Zachodu sojusz dwóch zbójów? Nie, znaczy to jest sojusz dwóch państw, które niewątpliwie mają inną koncepcję polityki, inną koncepcję organizacji swojego społeczeństwa. No, to są po prostu kraje rządzone metodami autokratycznymi. No właśnie, ukonkretnił pan, tak. Chiny dzisiaj są pewną nadzieją, więc ja bym ich tak nie nazywał krajem zbirem czy bandyckim, ponieważ być może pragmatyzm chiński, oni są z tego znani, spowoduje, że nie będą chcieli, żeby jednak ta wojna weszła w taką fazę zupełnie poza kontrolą. Proszę pamiętać, że już pewien efekt Chińczycy pozytywny mają na koncie, mianowicie zabronili wyraźnie mówić o możliwości użycia broni atomowej i Putin w swojej retoryce od dłuższego czasu już tego nie mówi, ale on tylko nie mówi, czy to zrobi, czy nie zrobi, zobaczymy. Natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że Rosja Putina jest krajem zbrodniczym, no krajem, który dopuszcza się zbrodni wojennych. Myślę, że można również dyskutować, czy nie są to zbrodnie ludobójstwa, bowiem wyraźnie widać, że Putinowi zależy na eksterminacji tej narodowej części ukraińskiej, których on nazywa nazistami czy nacjonalistami. Więc polityka rosyjska jest niewątpliwie polityką wojenną, agresywną, imperialną, no i zbrodniczą. No właśnie, pan używa też słowa nazw. Nasi słuchacze wiedzieli, ten ZBIR to tak brzmi mocno po polsku, ale już po rosyjsku nie brzmi tak, więc oni zrobili nazwę, która nas może, że tak powiem, dziwić, ale w tłumaczeniu, czy w oryginale rosyjskim to tak źle nie brzmi. Tak, to jest takie polskie postrzeganie. Prezydent Aleksander Kwaśniewski jest naszym gościem. Od tej chwili wyłącznie w naszym internetowym radiu. Polecamy stronę rmf24.pl i aplikację RMF On. Zapytam za chwilę o polską kampanię wyborczą ze sporem o papieża Polaka. Ale na początek sytuacja na świecie. Wielkie przyspieszenie, jak słyszeliśmy. Zachęcam. Bogdan Zalewski.
Przed nami 7 pytań o 7, 7 do Aleksandra Kwaśniewskiego. Panie prezydencie, w 1999 roku ratyfikował pan akcesję Polski do NATO. No mówiąc prostym językiem, to pan wprowadzał nasz kraj do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak pan dzisiaj ocenia siłę paktu? Ja myślę, że pakt sprawdza się i sądzę, że ta decyzja, no nie tylko moja, bo to była decyzja wielu środowisk. Udało nam się wtedy uzyskać wielki konsensus właściwie od lewicy do prawicy w sprawie NATO. No to jest decyzja, która zyskała na znaczeniu. Myślę, że dzisiaj bardziej doceniamy NATO i naszą obecność niż 10 lat temu, bo wtedy zagrożenie wydawało się teoretyczne. Dzisiaj ono jest widzialne. To, że wschodnia flanka NATO jest wzmacniana, to, że mamy żołnierzy amerykańskich, to, że możemy mieć dostęp do najnowocześniejszej broni, no to są ogromne, ważne kwestie z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. A NATO w obliczu agresji rosyjskiej moim zdaniem pokazało się jako organizacja po pierwsze działająca razem, wspólnie, czyli wszystkie nadzieje Putina na to, że to się rozwali, że nie będzie tu jednomyślności, okazały się nietrafione. NATO jest zdeterminowane. NATO udziela daleko idącej pomocy Ukrainie. Dzięki Joe Bidenowi, bo inaczej byłoby to z Trumpem, NATO ma silne przywództwo amerykańskie, bez którego ono nie może dobrze działać, mówię o Sojuszu Północnoatlantyckim. I oczywiście są kraje, które mają więcej wątpliwości, są kraje bardziej zdeterminowane jak Polska czy kraje bałtyckie w kwestii ukraińskiej, ale ja oceniam, że to, co NATO zrobiło od początku agresji, to jest no, uzyskanie większej spójności, zdecydowane działania. No i rzeczywiście taka podstawowa rola w obronie wartości demokratycznych. Nie ma organizacji, która mogłaby skuteczniej bronić wspólnych wartości wolności, demokracji, praw człowieka, aniżeli NATO. Tak. Panie prezydencie, pan wspomniał o nowej erze, o tym się mówi. Nazywa się to erą nowej zimnej wojny, właśnie od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Jak bardzo zmieniło się NATO od tego czasu 1999 roku, kiedy Polska weszła do sojuszu, a dzisiaj? Jakie wyzwania stoją przed NATO? Nowe wyzwania w tej nowej erze? Nowe wyzwania są następujące. Po pierwsze, ja bym powiedział, że ta era po 24 lutego to jest na razie era gorącej wojny. Ja sądzę, że dopiero po zawarciu jakiegoś pokoju, jeżeli to się uda, to będziemy mieli właśnie ten okres zimnej wojny, czyli zderzenia dwóch konfrontacyjnych koncepcji politycznych, autorytaryzmu i demokracji. Czyli powrót do tego, co znaliśmy sprzed 1989 roku, kiedy z jednej strony był Związek Radziecki i komunizm, a z drugiej strony Zachód i demokracja liberalna. Teraz będziemy mieli to zderzenie podobne na płaszczyźnie zarówno politycznej, jak i ideologicznej, miejmy nadzieję, że nie militarnej, czyli z jednej strony autokracje rządzone przez Chiny i Rosję, z drugiej strony demokrację z Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską i innymi krajami. Jest bardzo ciekawe pytanie, gdzie się znajdą Indie, bo to może być bardzo kluczowy element dla tej nowej architektury geopolitycznej w świecie. No i wyzwania. Więcej jest takich krajów, które się wahają, prawda? Grają trochę na dwa fronty. Tak. Zwróćmy uwagę, wie pan, India to jest chyba w tej chwili najludniejszy kraj świata i ciągle demokratyczny, dlatego że tam się wybory odbywają regularnie i nie mamy pretensji co do charakteru tych wyborów, uczciwości. Więc wydaje mi się, że NATO będzie musiało wypełniać tą rolę w ramach tej właśnie zimnej wojny, czyli być gwarancją militarnego, czy militarną siłą, która będzie gwarantowała bezpieczeństwo dla całej strefy demokracji, wolności, praw człowieka, rządów prawa i tak dalej, i tak dalej. Panie prezydencie, pan mówi o sprawach militarnych, ale ja tak zapytam wprost, czy to jest taki najgorszy scenariusz? Czy NATO przystąpi do wojny z Rosją, Chinami, no i ich sojusznikami, jak pan sądzi? Jeżeli będzie taka konieczność, jeżeli będziemy na przykład zaatakowani, będzie musiało przystąpić, ale mówiąc o zimnej wojnie, raczej zakładamy scenariusz, że to będzie równowaga strachu, to znaczy, że obie strony będą straszyły się na różne sposoby, ale tej czerwonej kreski pod tytułem bezpośrednia konfrontacja militarna nie będzie. No wie pan, cały czas z tyłu głowy musimy mieć zapędy chińskie w stosunku do Tajwanu. Zresztą zapowiadane dosyć głośno jeszcze parę miesięcy temu, teraz jakby spokojniej. Premier chiński powiedział nawet, że chcą jednoczyć Tajwan, ale pokojowo, oby. Natomiast gdyby nastąpiła agresja chińska na Tajwan w tym samym czasie, kiedy mamy agresję rosyjską na Ukrainę, no to powiem panu szczerze, że świat zatrząsłby się w posadach i to nie tylko tak. W sensie
kontaktów gospodarczych, ale także możliwej konfrontacji wojskowej. Panie prezydencie, ja wczoraj To jest na razie scenariusz teoretyczny, nie straszmy ludzi tak z rana. No to prawda, ale ja wczoraj zaprezentowałem rozmowę z amerykańskim generałem Spaldingiem, który napisał taką książkę Wojna bez zasad. I on tam powiedział wprost, co mnie zaskoczyło, że trzeba, pan mówił o tej czerwonej kresce, on mówi o czerwonej linii. Że świat zachodni musi taką linię Putinowi, Xi Jinpingowi przedstawić, że jest taka czerwona linia reakcji atomowej NATO, podkreślam, atomowej NATO, na właśnie jakieś zapędy, agresję tych dwóch państw. Że trzeba to wprost powiedzieć. Jakiego pan jest zdania? Wie pan, myślę, że gdybyśmy chcieli to wprost powiedzieć i gdyby z NATO wyszła taka właśnie inicjatywa, że to my definiujemy tą czerwoną linię, to mogłoby zupełnie nieoczekiwanie służyć eskalacji, być uznane przez Rosję czy Chiny jako tak istotny element zagrożenia, że one muszą odpowiedzieć nawet pierwsze. Ja sądzę, znając trochę struktury NATO, że są grupy robocze, ekspertów, właśnie generałów wybitnych, którzy pracują także nad takim scenariuszem. Ale wydaje mi się, że trzeba mieć taki scenariusz, trzeba być na to przygotowanym. Natomiast powinny te informacje dotrzeć do Chińczyków i Rosjan drogą wywiadowczą. To znaczy oni powinni wiedzieć, że nad czym takim się pracuje i że na przykład atak na Tajwan to nie będzie przyjęcie, że znowu się otworzyła jakaś lokalna wojenka, tylko będzie uznane właśnie za wypowiedzenie wojny w tym wymiarze globalnym. Ja bym politykom raczej sugerował, żeby ważyli słowa, żeby nie jednym jakimś złym określeniem czy porównaniem nie dawali drugiej stronie powodów do eskalowania. Natomiast a informować takimi cichymi kanałami, prawda? Tak, a sztabom bym radził pracować nad różnymi planami. Wojskowym kazałbym ćwiczyć różnego rodzaju warianty, a wywiad powinien robić swoje, czyli sączyć te informacje tak, żeby tamta strona nie czuła się bezpiecznie, żeby nie miała ani przez chwilę wrażenia, że druga strona, czyli ta strona demokratyczna, jest słaba, nieprzygotowana, naiwna, nie wiedząca, w co jest grane, więc raczej taką bym politykę bardziej wyrafinowaną prowadził. Panie prezydencie, pan wspomniał, że pan zna dobrze struktury NATO faktycznie. A będzie pan kandydował na nowego szefa sojuszu? Wie pan, to są na razie spekulacje, które gdzieś się pokazały. Oczywiście traktuję je z satysfakcją, że po tylu latach moje nazwisko ktoś wspomina, ale wydaje mi się, że wyścig do NATO odbędzie się wśród aktualnych polityków, bo tam jest wielu chętnych i oni będą szukali poparcia, mogą dużo łatwiej to robić, bo mają mnóstwo forów, na których się spotykają. Byli politycy trochę są osamotnieni w swoim działaniu i prowadzić taką kampanię na swoją rzecz jest bardzo trudno. Ale jest pan chętny do tego, żeby zająć miejsce po Jensie Stoltenbergu? Nie, dziś nie rozważam. Wie pan, dopóki ktoś poważny nie przeprowadzi ze mną poważnej rozmowy, to raczej traktuję to jako medialne spekulacje, jak mówię, sympatyczne, ale nierealne. Nikt z panem nie rozmawiał na ten temat? Nie. Nie, nie. Dobrze, to w takim razie przejdźmy teraz do Unii Europejskiej może, bo też tutaj ma pan bogate doświadczenia. Za pana kadencji Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Jak pan ocenia teraz tę solidarność wspólnoty? Tak ogólnie najpierw zapytam. Wie pan, gdyby nie Węgry, to bym oceniał ją bardzo dobrze. Natomiast niestety polityka Orbana już tak zasadniczo różni się od tej głównej polityki europejskiej, że stanowi istotny problem. Właśnie przed chwilą przeczytałem, że Węgrzy zablokowali wspólne stanowisko Unii Europejskiej w sprawie decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego o aresztowaniu Putina. No więc to jest ten kłopot. Natomiast gdyby wyłączyć Węgry, to można powiedzieć, że Unia Europejska też osiągnęła wysoki poziom jedności i gotowości wsparcia Ukrainy i co najważniejsze gotowości przyjęcia Ukrainy do swojego grona, które trzeba rozpatrywać na dwa sposoby. Albo Ukraina wygra wojnę i będzie dysponować całym swoim terytorium i wtedy powinniśmy tak szybko jak to możliwe przyjąć ją do Unii Europejskiej, albo będzie tylko dysponować częściowo swoim terytorium i wtedy moim zdaniem Unia powinna zastosować pewien precedens, który miał miejsce, czyli Cypru i też przyjąć Ukrainę do Unii Europejskiej. Moim zdaniem jedyną szansą pomocy takiej długotrwalowej, długoterminowej dla Ukrainy to jest ich obecność w Unii Europejskiej, bo to będzie zmieniało także standardy polityczne na Ukrainie, będą
będą kontynuowane reformy gospodarcze, ale wszystkim Ukraińcom po tej tragedii wojennej pokażemy perspektywę, że ich perspektywa to nie jest właśnie kraj na peryferiach, gdzieś tam ciągle atakowany przez imperialną Rosję, tylko kraj, który mając potężny potencjał, może wybić się na prawdziwą niepodległość i na takie silne członkostwo w Unii Europejskiej. Tak, Polska jest tutaj adwokatem Ukrainy i za pana kadencji i teraz. Od niepodległości. Myśmy byli pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy. Później właściwie ta polska polityka wobec Ukrainy była bardzo aktywna cały czas. Później osłabło w okresie PiSu. No ale wojna spowodowała, że i ta ekipa pisowska wykazuje w tej chwili wobec Ukrainy dużo, dużo, tak powiem, wsparcia i bardzo dobrze. I ta solidarność jest. Panie prezydencie, pan mówił o Węgrzech, prawda, Orbana, że to taki niegrzeczny chłopiec, a Polska w Unii Europejskiej, w Paryżu mówią na nas enfant terrible, taki niegrzeczny chłopczyk, który tutaj wierzga i rozpycha się łokciami. Gdybyśmy byli enfant terrible, to byłoby nawet nie tak źle, bo myślę, że w każdym dużym zespole taki trochę niespokojny duch jest potrzebny. Natomiast ja myślę, że my jesteśmy bardziej z angielska troublemaker, sprawcą kłopotu na własne życzenie. Bo nie musieliśmy tego robić. Polska mogła być dzisiaj w głównym nurcie decyzyjnym Unii Europejskiej, tym bardziej po Brexicie, kiedy zabrakło Wielkiej Brytanii, więc to ten układ Niemcy-Francja wymaga pewnego wsparcia, żeby to był bardziej trójkąt niż takie coś dwoistego. Ale było spotkanie w trójkącie weimarskim, prawda? Prezydent Duda. Było odchudzone po latach i moim zdaniem bez większego, dobrze, że było, ale bez większego efektu. Natomiast Polska powinna być w środku Unii, a nie na obrzeżach, jak to wynika z polityki PiS-u. No ale trudno się temu dziwić, ponieważ PiS sam jest partią eurosceptyczną, a Solidarna Polska jest przeciwna Unii Europejskiej, chętnie by nas z niej wyprowadziła, więc no, mając taki zestaw polityczny, który w Polsce rządzi, trudno oczekiwać, że będziemy odgrywać jakąś rolę poważną w Unii, a jesteśmy raczej takim troublemakerem, no a płacimy za to konkretne pieniądze, no bo kapitał nie przychodzi i dopóki, że tak powiem, nie uporamy się sami z tymi problemami związanymi z tymi pseudoreformami sądownictwa, no to będziemy płacić za to wysoką cenę. Panie prezydencie, pan jest na bieżąco z doniesieniami ze świata. Kiedy pan tak śledzi portale, gazety, to ma pan takie wrażenie, że Polska rzeczywiście jest takim sprawcą kłopotów? W Unii Europejskiej? Czy jest peryferyjnym krajem? Jest, znaczy, wie pan, w jakim sensie wojna pomogła, no bo choć jest to wielkie nieszczęście, to jednak Polska ze względu na swoje położenie geograficzne, ale także i tą aktywność, którą wykazała, także tą niezwykłą pomoc humanitarną, która jest bardzo ceniona, no jakby pokazała, że jest obecna i że nie można nas tak zupełnie marginalizować, nawet jak sami Polacy w strukturach europejskich się marginalizują. Ale to nie poprawia polskiej pozycji, To nie jest tak, że zostały zapomniane te wszystkie kwestie związane z praworządnością i tak dalej. Ja zresztą widzę, że ten rząd, no, sam premier, który potrzebuje tych pieniędzy, stara się, żeby ta polityka wobec Europy była bardziej racjonalna, no ale ma kolosalny kłopot w postaci ministra. Bariery Trybunału Konstytucyjnego, ale także opozycji wewnątrz rządu. Ale więc wie pan, no, jak mówię, moglibyśmy grać w Unii Europejskiej pierwsze skrzypce, a jesteśmy troublemakerem, może dzisiaj takim bardziej uznawanym czy przyjmowanym do wiadomości twórcą kłopotów, ponieważ odgrywamy kolosalną rolę w tej całej nawet logistyce związanej z Ukrainą. Pomówmy o logistyce wyborczej, może tak na koniec, panie prezydencie. Dzisiaj słyszę, że japoński premier ma jechać do Kijowa. No przez Polskę, tak. Oczywiście, że będzie jechał przez Rzeszów. No. Samolot wyląduje w Rzeszowie, a później wsiądzie do samochodu i do pociągu, więc no, staliśmy się w sumie w tym nieszczęściu no jednak istotnym centrum wsparcia Ukrainy i trzeba tę kartę też dobrze rozgrywać. A w kampanii wyborczej postać Jana Pawła II powinna być centralna, jak pan sądzi? W żaden sposób, wie pan. No, Jan Paweł II nie może wygrać wyborów w 2023 roku, bo to był jakiś absurd moim zdaniem.
Wie pan, w stosunku do Jana Pawła II powinniśmy mieć należny szacunek, ale należny szacunek nie wyklucza również spokojnego, uczciwego wyjaśnienia problemów, które no, pojawiły się, no, i które miały miejsce. Były kiedyś tuszowane, jak powiedział papież Franciszek, w całym Kościele, na całym świecie, także w Polsce. I dzisiaj, ponieważ one przestały być tuszowane, stały się wiadomością publiczną, wymaga to spokojnego omówienia i być może pewne rysy na tym monolicie, jaki niektórzy zbudowali postaci Jana Pawła II, się pojawią, ale na przykład w moich oczach on jest osobą, której jestem wdzięczny, choćby za pomoc, której udzielił Polsce tak. i mnie osobiście, kiedy walczyliśmy o obecność w Unii Europejskiej. Więc wie pan, ja nie jestem specjalistą od rozmawiania o świętych, ale no, wydaje się, że o polityce wszyscy... Jana Pawła II może pan wiele powiedzieć. Mogę mówić, ale mówię nawet o tych świętych rozmawiając, to przecież większość z nich również była tylko ludźmi, a więc też i grzeszyła i zdawały im się złe decyzje. Więc ja bym tutaj namawiał do spokojnego dyskutowania, rozmawiania, natomiast uczynienia z Jana Pawła II postaci centralnej wyborów w Polsce 23 roku świadczyłoby o jakiejś naszej aberracji i byłoby krzywdą dla Jana Pawła II, bo on akurat od takiej polityki partyjnej starał się dystansować. Sam fakt, że spotkałem się... Zaprosił pana do Papa Mobile. Dobrze pan przypomniał, zaprosił mnie do Papa Mobil, co się żadnemu innemu politykowi, dużo bardziej zbliżonemu do Kościoła, nie przydarzyło. To więc... bardzo ważne motto tych wyborów, panie prezydencie. Jan Paweł II nie wygra wyborów jesienią. A do kogo pan to motto kieruje? Do PiSu, do obozu rządzącego, czy także do opozycji? Nie, no, znaczy do PiSu kieruję właśnie w tym duchu, żeby szanować tę postać i nie instrumentalizować jej, bo wyraźnie jacyś tam technologowie polityczni, którzy są w PiSie, uznali, że to jest szansa i że trzeba to eksploatować. Natomiast do opozycji bym apelował właśnie o myślenie w takim duchu, który przedstawiłem przed chwilą. No, uszanujmy to wszystko, co Jan Paweł II uczynił dla świata, dla Polski, jaką był postacią, jak jest rozpoznawany w świecie. A z drugiej strony oczywiście domagajmy się, żeby archiwa zostały otwarte, żeby badacze mogli do nich dotrzeć i żebyśmy w spokojnej dyskusji no, rozmawiali o tym, dlaczego na przykład do tego rodzaju przestępstw w Kościele mogło dochodzić. Czy to jest kwestia strukturalna, czy to był efekt tej oblężonej twierdzy, jaką Kościół w PRL-u był. No, wie pan, tu można znaleźć bardzo dużo różnych argumentów, które oczywiście nie zmieniają oceny. Pedofilia czy nadużycia seksualne są zbrodnią, są przestępstwem. Ale jakby tłumacząc cały ten kontekst historyczny, kontekst sytuacyjny, polityczny. Więc jak mówię, władza z Janem Pawłem II jako centralnym hasłem wyborów nie wygra, a opozycja atakując Jana Pawła II też moim zdaniem nie zdobędzie sobie wielu zwolenników, więc spokojniej. Panie prezydencie, na koniec mam taką prośbę do pana. Mamy taki sondaż na naszej stronie rmf24.pl dla wszystkich naszych słuchaczy. Pytanie brzmi, czy dyskusja na temat Jana Pawła II może mieć wpływ na wybory? Możemy liczyć na pana istotną wypowiedź na ten temat? No ale wy oczekujecie odpowiedzi tak czy nie, tak? Ale tak właśnie jednym zdaniem, tak jak pan to motto wygłosił. Nie. Nie. Dobrze, zagłosował pan nie. Bardzo panu serdecznie dziękujemy, panie prezydencie. Aleksander Kwaśniewski był specjalnym gościem RMF24 i RMF FM. Miłego dnia życzymy, panie prezydencie.